Witam. Dzisiaj wracamy do gry This War of Mine. Celem jest rozbudowa warsztatu. Mamy jeszcze jedno miejsce, które możemy rozbudować, upgrade'ować. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć i naprawiać broń, kamizelki, hełmy, tego typu rzeczy, bo widzę, że będzie to coraz bardziej potrzebne, jeżeli będzie taka sytuacja, jak jest teraz, czyli coraz mniej bezpiecznych lokacji do przeszukiwania. Cały czas jest problem z wodą. Nie tyle z wodą, co z tworzeniem filtrów, więc trzeba sporo handlować, zbierać sporo rzeczy. Cały czas też przychodzi ten gość z portu, natomiast no nie uda się uzbierać tych kosztowności dla niego, bo on tam chciał 7 tych diamentów, 7 albo 8 tych diamentów, żebyśmy mieli przygotowane. I raczej tego się nie uda załatwić. Więc po prostu skupimy się na przeglądaniu tych lokacji, w których jeszcze coś zostało do zabrania. Wszędzie trzeba brać ze sobą siekierę, bo mamy zimę, potrzebujemy opał, więc wszystko, co da się przerobić na lokacjach, które znamy na drewno, na opał, no to po prostu korzystamy z okazji. Brakuje, tak jak mówiłem, tych rzeczy, z których się robi filtry wody, pomimo że jest w miarę łatwo teraz zrobić wodę, bo jest śnieg, więc nie trzeba czekać, można by ją zrobić od razu. No ale jednak mamy 4 osoby do wykarmienia i tej wody potrzebne jest sporo. No i też nie udaje się znajdować tylu fajnych rzeczy, ile byśmy chcieli, więc no brakuje komponentów. Jak widzicie, zaawansowany warsztat metalowy no wymaga sporo rzeczy. Musimy zrobić moździerz, uzbierać sobie materiałów sporo i na tym się koncentrujemy. Najgorsze też jest to, że tam, gdzie są jeszcze jakieś rzeczy do wyrwania, no to właśnie potrzebujemy albo piły, albo nie wiem, łopaty i to się wszystko zużywa. Natomiast no odpuścimy, tak jak mówię, odpuścimy raczej ten dawanie tych diamentów, bo ich się nam nie uda zorganizować. Chyba jeszcze raz przyjdzie tylko ten gość z portu do nas i później się już nie pojawi, z tego co pamiętam. Więc musimy przejść w inny tryb, czyli przeszukiwanie lokacji. Plusem jest to, że jest zima, a dzięki temu, że mamy tą siekierę, jesteśmy w stanie zorganizować sporo drewna i sporo opału, a drewno w zimie jest dosyć dobrą walutą na wymianę. Więc jak kiedyś się nie opłacało go zbierać, bo jeżeli mieliśmy zabezpieczony dom, zrobione ogrzewanie, opał i tak dalej zapewniony, no to drewno się zostawiało, bo jego na jedną pozycję można było wziąć tylko 2 sztuki. No a w tym momencie faktycznie mamy tego duże zapasy. Jak przychodzi do nas jakiś handlarz, czy jest możliwość pohandlowania gdzieś na miejscu, w jakiejś lokacji, no to za to drewno można wyrwać brakujące fanty do tego, co nam brakuje. Bardzo dobrze sprawdzają się również pułapki na zwierzęta.
co po chwilę coś nam tam się łapie i w miarę fajnie funkcjonuje ten ogródek warzywny, no ale do niego jest potrzebna woda też, no i kółko się zamyka, więc no zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Natomiast na razie nie mamy problemów z żywnością. Zdarzają się też niespokojne noce, jesteśmy atakowani, ale mamy broń, mamy jeszcze amunicję, czyli mieszkańcy są się w stanie obronić bez większego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast też zauważyłem, że już czasami jesteśmy atakowani na lokacjach, tam gdzie przeszukujemy, jeżeli się zapuszczamy gdzieś dalej, no to już się zaczynają problemy, więc będziemy musieli pomyśleć nad tym, aby osoba, która będzie chodziła na poszukiwania, była wyposażona, nie wiem, w kamizelkę, w hełm, może jakąś broń krótką. Ulepszenie też tego warsztatu, z tego co tam sobie sprawdziłem, to pozwoli nam też produkować amunicję, jeżeli mamy łuski i mamy proch dostępny, więc to też jest ważne, bo tej amunicji będziemy po prostu zużywać więcej, zarówno do obrony lokacji, jak i do obrony tej osoby, która będzie chodziła na poszukiwania. No, miałem jeszcze taki pomysł, żeby produkować bimber, alkohol i sprzedawać go, wymieniać się tam na posterunku wojska, ale no, do tego jest potrzebny cukier. Cukier mamy, sporo tego cukru tam się udało zgromadzić, ale no, ogranicza nas ta woda, te filtry wody. I pytanie, czy tutaj da się to jakoś obejść, czy da się od kogoś kupić wodę w jakichś takich rozsądnych pieniądzach, w rozsądnej wymianie, bo zaczyna nam się robić z tą wodą po prostu delikatny problem. Także sporo tych poszukiwań, ale bardzo mało udaje się znaleźć tych drobiazgów, które są potrzebne do upgrade'owania tego stołu. Natomiast odwiedził nas handlarz i udało się od niego kupić to, czego brakuje. Tam jeszcze parę rzeczy brakowało. No i w tym momencie Katia nam zrobi zaawansowany warsztat metalowy. Mamy wszystkie komponenty, więc możemy działać. I cel zostanie na teraz osiągnięty. No i tak naprawdę będziemy musieli zbierać rzeczy, które będą potrzebne do budowy broni. Mam nadzieję, że też za niedługo skończy się ta zima i jakoś przetrwamy do następnego razu. Chociaż z drugiej strony nie pamiętam, czy jest jakiś tutaj limit dni do przetrwania, czy po prostu nam się nie zakończy wcześniej gra na zasadzie, że warunki gry zostały spełnione. Zimę się udało przetrwać. Na lokacjach szukamy wszystkiego, co się może przydać. Mamy noc z 34 na 35 dzień. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
Na pewno do dnia 35 przetrwamy. Wszyscy są w miarę zdrowi. Nie ma nikt zapaści, depresji, więc też jest duża szansa, że uda nam się wszystkich podopiecznych dowieść bezpiecznie do końca gry. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Może pójdziemy też w stronę samodzielnego robienia lekarstw. Zobaczymy, bo najgorsze, co się może przytrafić, jeżeli będziemy chcieli bardziej agresywnie zagrać, bardziej agresywnie sprawdzać lokalizację, to jakieś ciężkie rany odniesione i no, leczenie tego jest długotrwałe i wymaga środków medycznych, a te gdzieś nam się przez tą zimę trochę skurczyły, więc to też będzie jakieś wyzwanie na następne dni. Ok, myślę, że na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o This War of Mine. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, wpiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, abym sprawdził dla Was jakiś scenariusz w tej grze, ewentualnie sprawdzić jakąś lokację, czy da się ją zinflirtować albo legalnie, albo siłowo, no i wtedy jakiś taki odcinek specjalny postaram się dla Was przygotować. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.